życie w Brukseli i po korekcie ustawy o IPN, która to odblokowała polityczne i gospodarcze relacje m.in. z Izraelem. Za nami bogate wydarzenia tydzienia, przed nami komentarz eksperta. Przy telefonie politolog profesor Rafał Chwadoruk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, na początek pytanie o komisję weryfikacyjną. To bardzo szeroki temat. Tu setki pokrzywdzonych, przeciwna sieć na styku prawa, polityki i biznesu. No i ten przestępczy układ w ratuszu, o którym mówiła sama prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Co pana uwagę przykuwa, kiedy mówimy o roku działalności komisji weryfikacyjnej? No myślę, że zasadniczo dotarcie do większości opinii publicznej ze skalą problemu, zarówno ze skalą patologii i przestępstw związanych z reprywatyzacją, ale także ze skalą społecznej krzywdy, która temu towarzyszyła wcześniej, jak sądzę, tylko niewielkie grono osób bezpośrednio zainteresowanych, nieliczne ruchy społeczne broniące lokatorów zagrożonych reprywatyzacją i od czasu do czasu z reguły dość niszowy przekaz medialny były czymś, co stanowiło jedyną szerszą otoczkę reprywatyzacji, a w tej chwili chyba jest to kwestia o charakterze politycznym. Nie wiemy oczywiście, czy uda się zablokować reprywatyzację, czy uda się zrekompensować wszystkie krzywdy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dokonał się w tej materii pewien przełom i powtórka ze skali, powiedziałbym, otwartości łamania prawa chyba nie jest już na szczęście właśnie dzięki istnieniu tej komisji możliwa. Teraz ratusz stołeczny blokuje wypłatę odszkodowań i tych rekompensat. Chodzi na razie o 8 osób i o całkiem sporą kwotę. Czy to będzie jakieś miało przełożenie na ten aspekt polityczny? No teraz konsekwencje są, że trzeba odszkodowanie. Aha. Dzięki pracy w komisji weryfikacyjnej. Ale pan mówił, że... Nie będzie komu, tylko brać jest komu, wiesz. To starcie pomiędzy PiS-em i Platformą. No, nie będzie komu, tylko brać jest komu, wiesz. Także, proszę Państwa, takie ciekawe są to informacje, wyjątkowo, że naprawdę, no, strasznie ciekawe informacje. Komar tu jeden lata, niestety. Profesorze, a propos politycznych sympatii, czy pana zdaniem rząd Mateusza Morawieckiego dostanie premię, sondażową premię za wynik unijnego szczytu w Brukseli i także, no, dodam od razu, za nowelizację ustawy o IPN-ie? No, jeśli chodzi o to pierwsze, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To jeden z głównych filarów sukcesu Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o przewagę nad opozycją. Te
teraz będzie to wzmocnione o sytuację, w której diagnoza postawiona kilka lat temu stała się diagnozą, której zasadnicza treść została w zasadzie zaakceptowana przez głównych graczy unijnych, to znaczy odejście od... Wstyd na cały świat, bo w Paryżu czegoś takiego nie było, w Berlinie czegoś takiego nie było, tylko w Polsce. Polak Polaka okrada, dziad kłamca i pod ołtarzem się modli, też kłamca. Jak ten Stasiek łże, Zaleski łże, pedofil. Wiesz, ten kłamca, to dla krzyżami chodzą, to dlaczego księża mają nie kłamać? To jedna i ta sama. Obecnie rządzącej partii. Nie ma bardzo dobra informacja. Natomiast jeśli chodzi o kwestię nowelizacji ustawy o... Idealnego tu niczego nie ma. Wszystkich fascynuje polityka historyczna, porywa, interesuje i tak dalej. Natomiast bardziej chyba jako możliwość przedstawienia różnych wizji historii, natomiast jej historyczna jako działanie, mechanizm i tak dalej. I myślę, że ta kwestia nie jest do końca dla wielu obywateli czytelna. I nawet elektoraty głównych ugrupowań mogą być niejednoznaczne, czy mogą być wewnętrznie podzielone w ocenie tego, co się stało. Więc jeśli sprawa zatrzyma się na obecnym etapie, nie pojawią się tutaj na przykład jakieś jawnie artykułowane żądania reprywatyzacyjne, tym razem z silniejszym kontekstem historycznym i międzynarodowym, to nie sądzę, że miało to większe przełożenie na polską politykę. Warto także zauważyć, że próba zdyskontowania tej sprawy mogła mieć polityczne znaczenie tylko wtedy, gdyby istniały jakieś poważne, powiedziałbym, ugrupowania konserwatywno-prawicowe na prawo od PiS-u, które mogłyby zarzucić PiS-owi na przykład nadmierną uległość w stosunku do partnerów amerykańskich czy izraelskich. Ta prawica na prawo od PiS-u albo w Polsce nie ma kompletnie żadnego znaczenia, pozostając na bardzo dalekim marginesie, albo gdzieś tam próbuje funkcjonować, wjawia inne ruchy polityczne, choćby niektórzy politycy z ruchu Kukiza mogą sobie zaczęli takiej bardzo prawicowej prawicy, no ale z kolei ten ruch nie przeżywa w tej chwili swojego rozkwitu, a i oni są tam tylko fragmentem większej całości. A czy pana zdaniem będziemy mieć kolejny kryzys taki wewnętrzny, pytam, 4 lipca, czyli o dzień, kiedy bardzo wyraziście już bardzo przybierze na sile prawdopodobnie bunt, tak zwany bunt sędziów, a dokładnie sędziów Sądu Najwyższego. Czy spodziewa się pan wewnętrznego kryzysu w związku z tym i w kontekście też działań Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu? Cały rok zagadnień związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Sądownictwa i Sądem Najwyższym od początku miał dwa równoległe wymiary, które gdzieś tam się przenikały, w niektórych aspektach były trochę obok siebie. Znaczy wymiar stricte prawny i stricte polityczny. Znaczy myślę, że w wymiarze politycznym wewnątrz kraju apogeum mamy za sobą. To znaczy mobilizacja liberalnej części opinii publicznej w sprzeciwie wobec treści formy reform szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości nie będzie już tak silna, ale nic nie dała przez tyle czasu. A w wielu wypadkach wręcz mogła się przyczynić do, powiedziałbym, wypalenia społecznej energii. Warto zauważyć, że chyba główne partie opozycji nie są tak bardzo mocno i tak bardzo emocjonalnie zaangażowane w te spory jak wcześniej. Natomiast w samym wymiarze prawnym, jak sądzę, akurat sprawa związana z pierwszą prezes Sądu Najwyższego jest tą sprawą, gdzie krytykom reform sądownictwa jest jakby najłatwiej. To jest taka jedna z licznych prostych i czytelnych sytuacji, więc myślę, że rzeczywiście w wymiarze prawnym jest to spór, który może potrwać. Tu profesor Gerzlow i przeciwnikom reform łatwiej będzie się bronić niż w innych kwestiach. Natomiast jeśli chodzi
chodzi o naciski zewnętrzne na Polskę w tej materii, to myślę, że ich możliwość nie jest tak wielka jak jeszcze kilka miesięcy temu. Bardzo dziękuję panie profesorze za pan komentarz. Rafał Chwator, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, politolog był naszym gościem. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dobrze. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Pielgrzymi z całej Polski, duchowni oraz przedstawiciele władz uczestniczyli dzisiaj w Wietrzałcie koło Olsztyna. W Dolinie Pokutnym inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. O dzisiejszym wydarzeniu oraz o objawieniach w Wietrzałcie z księdzem Krzysztofem Bielawnym, dyrektorem domu rekolekcyjnego w Wietrzałcie właśnie, rozmawiał nasz reporter Przemysław Pis. Czyli proszę ksiądz Krzysztof Bielawny, co też dziś dzieje się tutaj w sercu Warmii? Od samego rana, czyli od godziny 9, rozpoczęliśmy różańcem Dzień Pokutny, który no, jest zorganizowany dla wszystkich wiernych w Polsce z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dlatego, żeby postawić sobie to pytanie, jaka kondycja dzisiaj moralna jest nas, jako Polaków, w wymiarze indywidualnym i społecznym? Dziś w Wietrzałcie odbywa się także sakrament pokuty. Ale sakrament pokuty, poprzez który każdy z nas postawi sobie pytanie, na ile ja dzisiaj umiem dziękować za swoją wolność. Wolność tą wewnętrzną, która buduje moją wolność zewnętrzną. Też, żeby spojrzeć na swoje życie moralne, religijne, w wymiarze obywatela Polski, obywatela, który buduje tą społeczność narodową, czyli Polskę. Dlaczego ta pokuta odbywa się tutaj, a nie gdzie indziej? Z punktu widzenia historycznego też trzeba spojrzeć, dlatego że kiedy trwały objawienia trwały w roku 1877, wtedy w orędziu wietrzałckim Maryja przekazuje nam między innymi nasze słabości, czy mówi o naszych słabościach, takich jak alkoholizm, rozpusta, nieczystość, niszczenie rodziny. Był to bardzo trudny czas, czas po powstaniu, przede wszystkim po upadku powstania styczniowego, a przed odzyskaniem niepodległości, przed 1918. I ten spontaniczny ruch buntniczy, który zaistniał wówczas w czasie objawień, spowodował, że Polacy na to, o co Matka Boża prosiła, bardzo pozytywnie odpowiedzieli. W skutkach swoich bardzo pozytywnych przede wszystkim zaczęły powstawać bractwa czyli kościowe, bractwa różańcowe, zaczęła odradzać się rodzina. No i trudno dzisiaj, kiedy też mamy wiele różnych problemów w naszym życiu społecznym, w wymiarze indywidualnym i społecznym, poszukać innego miejsca. Skoro tu Wietrzałcie Maryja mówi o tym, żebyśmy zaczęli czynić pokutę i Polacy, czyli tamte pokolenia odpowiedziały na to, trudno znaleźć inne miejsce. Nie wyobrażam sobie, żeby to robić w jakimkolwiek innym miejscu i dlatego wolą księdza arcybiskupa metropolity warmińskiego Józefa Gorzyńskiego było to, żeby zaprosić wszystkich Polaków do tego miejsca. Kilka dni po rocznicy objawień w Wietrzałcie, po rocznicy początku objawień. Tak, tylko trzeba wiedzieć, dlaczego akurat 30, a nie innego dnia miesiąca. Dlatego, że 30 czerwca 1877 roku, w czwartym dniu objawień, na prośbę księdza proboszcza ówczesnego, księdza Augusta Weissla, jedna z wizjonerek Justyna Szafryńska, pyta Matkę Bożą, czego od nas żądasz? Żelewski. Maria odpowiada, chcę, byście codziennie odmawiali różaniec. Właśnie 30 czerwca. I Polacy odpowiadają na tę prośbę. Dlaczego to tak się ścisza? Faktycznie w wymiarze. I dlatego też trudno by szukać innego, lepszego dnia. Czy wolność jest wydana raz na zawsze, czy trzeba ją zabijać? Powiedział nam Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. No, o nią trzeba zabiegać, trzeba ją zabiegać. Tak było zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Przecież tą wolność Polacy musieli walczyć na różnych płaszczyznach. To nie tak, że ona została nam dana, ale dzisiaj tego wymiaru jakby nie widzimy, ale to był wymiar trzech różnych grup Polaków z zaboru austriackiego, pruskiego, rosyjskiego. Oni musieli stworzyć jedno wolne państwo i to im się udało, chociaż było wiele przeciwności. I dzisiaj, kiedy mamy po 100 latach tą wolność, też powinniśmy ją w jakiś sposób pozytywny zagospodarowywać, ale ona będzie wtedy wolnością, kiedy my będziemy wolni wewnętrznie. Bo jeśli zniewoli nas grzech, jakikolwiek,
grzech narkomanii, alkoholizmu, nieczystości, nie będziemy wolni. No, chyba tu nikomu nie trzeba tłumaczyć, że grzech potrafi upodlić w wymiarze indywidualnym, ale i społecznym. Chociażby jeśli jest w domu alkoholik, narkoman, proszę zobaczyć, to nie cierpi tylko ta osoba, która jest uzależniona, ale wszyscy najbliżsi, cała rodzina. Jest to ból dla wielu osób. Dlatego też wolność, o którą pokolenia poprzednie walczyły, musi być wolnością wewnętrzną. Dopiero wtedy będziemy zewnętrznie wolni. Wrócę do historii objawień w Giedrzwałdzie ponad 140 lat temu, tutaj na Warmii. Zdaje się, że te objawienia pomogły zachować polskość, pomogły zachować wiarę katolicką. Przypomnijmy, był tutaj zabór pruski, a więc głównie protestanci. Jak dzisiaj wpływa obecność Giedrzwałdu, obecność tego kultu maryjnego na Warmii, na Polaków, na całą Polskę? Sięgając do czasów objawień, było to coś, co nie ma równego sobie wymiaru w czasie 123 lat naszej niewoli. Bo jeśli porównamy jakiekolwiek inne wydarzenie w dążeniu do niepodległości, one wszystkie były bardzo ważne. I powstania, i działalność kompozytorów, pisarzy, malarzy, ale ten wymiar był do jakiejś grupy skierowany. Natomiast tu mieliśmy ten wymiar, w którym udział brały tysiące, tysięcy ludzi. A nawet możemy się pokusić miliony, milionów na 10 milionów Polaków w tamtym czasie. I dlatego to było tak ważne, żeby Polacy potrafili odnaleźć tą moc w modlitwie. I to się udało. I dzisiaj to samo jest to miejsce, które posiada przede wszystkim przesłanie Matki Bożej, orędzie. I to jest siła tego miejsca. I dlatego Polacy przyjeżdżają tutaj, aby odkrywać, o co Matka Boża prosiła. Orędzie, którym śmiem twierdzić, jest jedno z bogatszych z miejsc, które Kościół zatwierdził. I dlatego warto je poznawać, je zgłębiać, medytować, bo ma wymiar uniwersalny. Tak jak czytamy na kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, czego uczył Chrystus, Maria, jakby dobra matka, przychodzi i nam przypomina, co powinniśmy czynić, a przed czym powinniśmy unikać. Co jest to najważniejsze w tym orędziu? No, to wszystko jest bardzo ważne, ale szczytem jakby tutaj orędzia Giedrzwałdzkiego to jest prośba Matki Bożej o Eucharystię. Dokładnie 22 sierpnia pada pytanie z ust dziewczyny w kierunku Matki Bożej. Czy my z rana mamy wpierw iść na mszę świętą czy na różaniec? Matka Boża odpowiada, chcę, żebyście byli wpierw na mszę świętej, później na różaniec, bo msza święta jest najważniejsza. Maria jakby wskazuje, że Eucharystia, msza święta jest ofiarą jej Syna. Nie ma piękniejszej modlitwy. Owszem, pierwsze słowa i ostatnie, które Matka Boża wypowiada, dotyczą modlitwy różańcowej, ale szczytem jest Eucharystia, ofiara jej Syna. I nasze uczestnictwo w mszy świętej jest jakby powinnością, która wynika z naszej wiary w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Przez 140 lat świat dosyć mocno się zmienił. Czy zatem orędzie Matki Bożej z Giedrzwałdu jest nadal aktualne? Jak najbardziej. To, co powiedziałem wcześniej, ma wymiar uniwersalny i dlatego nic się tu nie zmieniło w naszych słabościach. No co się zmieniło? Te słabości się ewentualnie, katalog słabości się powiększył. Tak jak było pijaństwo, no dzisiaj mamy też problem z alkoholizmem. Dzisiaj do tego doszła jeszcze narkomania, hazard, pornografia, czego może kiedyś nie było. Tak jak wtedy była deprawacja młodego pokolenia, dzisiaj mamy ten sam problem. Tak jak wtedy małżeństwa były też, może nie tyle, że w rozpadzie, ale też było trudno zachować tą jedność. Dzisiaj też widzimy, jak wiele małżeństw się rozpada. Tak jak wtedy był problem pewnie z wiarą, no przede wszystkim na tej płaszczyźnie elit, dzisiaj mamy ten problem już w wymiarze bardzo szerokim, bo zarówno młodzież, starsi i średni wiek. I tu Matka Boża jakby nam przypomina, jaki jest cel naszego życia, gdzie i dokąd dążymy, nie? A dążymy do nieba. I dlatego też nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa, które wypowiedział Jezus Chrystus, one są cały czas aktualne w tym wymiarze orędzia Jezusa Chrystusa, ale o tym orędziu przypomina Jego Matka tu w Giedrzwałdzie, nie gdzie indziej. Z Giedrzwałdu mówił ksiądz Krzysztof Bielawny, rozmawiał z nim Przemysław Lis i na tym kończymy magazyn Północ Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ale widzicie Państwo, jaka ciemnota, i kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? Ale ile taniej?
Po prostu pierwszy w wieku. Przecież łączy się reklamy, bo dziadostwo, reklama, media ekspert chcą zarobić. I w radiu tu mówi ksiądz i nagle mówi, proszę państwa, media ekspert i tysiąc innych reklam, żeby tylko zarobić pieniądze. Czyli tam, gdzie ksiądz, tam jest i taca. Bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natchnieć wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dar, dar. Także proszę państwa, bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. Wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca. Wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wieszkę kopie wrogu, nie mnie to dasz synku Bogu. Potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie. Ominęłyśmy te dziadowskie reklamy. Nie chcemy. Minister Jacek Sasin zapowiada kolejne pieniądze na budowę i remont dróg lokalnych. Pod hasłem od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej w Giedrzwałdzie koło Olsztyna odbyła się uroczystość Dnia Pokutnego. Na krakowskim Kazimierzu w ramach 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej trwa koncert Szalom na Szerokiej. Paweł Zieliński, zapraszam. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Jacek Sasin zapowiedział przeznaczenie kolejnych 5 miliardów złotych na przebudowę dróg lokalnych. Polityk mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Bychlewa w powiecie babianickim na ziemi łódzkiej. Pieniądze miałyby zostać rozdysponowane w ramach programu, który rozpocznie się jeszcze w tym roku, zapowiada Jacek Sasin. W samym tym roku przeznaczyliśmy 1 300 000 000, ale uznajemy, że to jest za mało, że to nie daje takiego rzeczywistego przełomu, dlatego chcemy jesienią uruchomić duży program na 5 miliardów złotych, który byłby wraz z wydawaniem tych środków uzupełniany na bieżąco, tak żebyśmy mogli cały czas w długim okresie wspomagać samorządy, które będą chciały tego typu inwestycji dokonywać, również te samorządy, które dotychczas nie korzystały z żadnych dopłat. W ramach obecnie realizowanego programu rządowe dofinansowanie dla konkretnych projektów wynosi nawet 80% kosztów. Jacek Sasin powiedział, że rząd chce, by w kolejnym rozdaniu dotacje wynosiły do 90% kosztów, czyli wkład własny samorządu miałby wynieść zaledwie 10%. Ponadto planowane jest wprowadzenie możliwości przebudowy dróg w cyklu trzyletnim, a nie rocznym, co da samorządom więcej czasu na realizację procedur przetargowych i samego etapu inwestycyjnego. O odzyskaniu sprawiedliwości historycznej między innymi mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Nowej Starzyny na Podkarpaciu. Podkreślał, że podpisanie porozumienia z Izraelem to ogromny krok ku temu, by świat poznał historię Polski. Po bardzo trudnym boju politycznym mamy taki dokument podpisany przez premiera Izraela, który jest najlepszym jakby reprezentantem, jedynym, najbardziej oficjalnym reprezentantem całej społeczności, który daje nam więcej niż 10 najlepszych produkcji hollywoodzkich z Polakami w roli głównej jako bohaterami II wojny światowej. Szef rządu mówił też o uszczelnieniu systemu podatkowego, miliardach złotych na programy społeczne i odbudowie międzynarodowej pozycji Polski. Rozbudowę sieci światłowodowej, podłączenie do internetu wszystkich szkół i rozwój ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas spotkania z mieszkańcami Sokółki w województwie podlaskim. Bez rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie będziemy mogli mówić o rozwoju państwa, o rozwoju zrównoważonym, podkreślał szef resortu cyfryzacji, w ramach, który spotkał się z mieszkańcami Podlasia w ramach programu Prawa i Sprawiedliwości Polska jest jedna. Zagórski mówił, że celem działań rządu i jego ministerstwa jest odpowiednie nasycenie infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze całej Polski.
pod hasłem od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej. W Kietrzwałcie koło Olsztyna odbyła się uroczystość Dnia Pokutnego. Uczestniczyło w niej kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski, kilkuset duchownych oraz przedstawiciele władz lokalnych i państwowych. Inspiracją była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a inicjatorem wydarzenia był metropolita warmiński biskup Józef Górzyński. Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński, który przybył na uroczystości, mówił, że to wielki zaszczyt, by dziękować za wolność właśnie w Kietrzwałcie. W stulecie odrodzenia niepodległości co rocznicę spotykać się w tym niezwykle ważnym miejscu pielgrzymkowym i wzmacniać swoją wolność, tą wewnętrzną i zewnętrzną, to jest dla nas wielki zaszczyt, ale i podziękowanie. Uroczystości zakończył koncert zespołu Deus Meus. Na krakowskim Kazimierzu Szalom na Szerokiej, czyli jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń 28. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Podczas 7-godzinnego koncertu na placu przed synagogą zaprezentuje się prawie 90 artystów z całego świata, m.in. jazz band Młynarski-Masecki czy orkiestra Teatru Sejneńskiego. Jak co roku, impreza jest okazją do muzycznej podróży przez świat żydowski, ale przede wszystkim łączy ludzi różnych kultur i wyznań. Co roku przyjeżdżamy na Szalom. No ale z Białego Stoku nie będzie nic, bo... dosyć mocno interesujemy i tak... No Biały Stok nie chce. Biały Stok nie ma właściwie tam Żydów. Fajna kultura, fajne zespoły, duży świat w pigułce. Ja już jestem kilka razy na Kazimierzu, zawsze przyjeżdżamy tutaj, ale to jest inny Kraków. Szalom na Szerokiej potrwa do pierwszej w nocy, a Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie zakończy się jutro. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej. A na koniec spoglądamy na areny piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. W dzisiejszych spotkaniach 1/8 finału, dosłownie przed kilkoma minutami, Urugwaj wygrał z Portugalią 2-1, a we wcześniejszym spotkaniu Francja zwyciężyła z Argentyną 4-3. A tymczasem Międzynarodowa Federacja Piłkarska ukarała dziś finansowo 4 federacje uczestniczące w mundialu: Rosję, Meksyk, Serbię i Maroko. Gospodarze i Serbowie zostali ukarani za wywieszenie przez ich kibiców obraźliwych transparentów. Maroko i Meksyk za to, iż kibice obu państw rzucali na murawy różne przedmioty. Wcześniej FIFA ukarała Polskę za eksponowanie przez kibiców politycznego i obraźliwego transparentu na meczu z Senegalem. Wówczas także nie podano szczegółów. Bez opadów. Temperatura od 7 stopni w Zielonej Górze do 11 w Białymstoku. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Niedziela pogodna i chłodna. Termometry pokażą od 16 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Umiarkowany i dość silny wiatr będzie wiał z północy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kulturalnie na temat. Muzyka łagodzi obyczaje? Czy to prawda? Dobry wieczór Państwu, tu Katarzyna Cygler w Kulturalnie na temat. Dziś ze mną jest zespół Decadent Fan Club w składzie Mateusz Gongol. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paweł Ostrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Jan Łukomski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie ma z nami jednego członka zespołu, czyli... Kamila Cegiełki, naszego perkusisty. Powiedzcie, Decadent Fan Club, ta sama nazwa, to już powoduje tyle konotacji, kojarzy się z taką ogromną ilością zjawisk w muzyce, że aż nie wiem, z czego wybrać, dlatego zostawiam to wam. Może pan Mateusz najpierw, co znaczyła dla was ta nazwa, kiedy otworzyliście? Pierwszy raz zobaczyłem właściwie ten skrót, na początku zobaczyłem skrót DFC, kiedy przyszedłem na imprezę do Pawła. Paweł mieszkał wtedy na Ochocie w domu, mieszkał właściwie w piwnicy tego domu. I zszedłem na dół i na drzwiach jego pokoju były wydrukowane wielkie napisy taką potężną czcionką DFC. To był fajny. Bardzo fajnie było. Moi, je dis, j'ai quelque chose de plus encore que vous. Ale jeżeli ja wam powiadam, że... Ça peut être source de conflit. To może...
może być źródłem konfliktu. Mais en même temps, c'est vrai aussi. Ale jest też prawdą. Que saint Paul dira. Że święty Paweł powie. Que les non-juifs ont été greffés. Że nie Żydzi. Sont la sève. Zostali wszczepieni w oliwkę. Donc à chaque fois, il faut tenir les deux. Więc za każdym razem trzeba brać pod uwagę obydwie kwestie. Mais je sais pas qui c'est qui va aller au paradis. Je sais pas qui va au paradis. Ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć, kto pójdzie do raju. C'est pas parce que je vais dire que je suis un juif accompli que directement j'ai mon ticket pour le paradis. To nie znaczy, że jeżeli uznam, że jestem w pełni Żydem, to automatycznie dostanę się do raju. C'est pour ça que j'utilise pas ce terme-là. Dlatego też nie używam tego terminu. Tu jest wybrań ten Żyd, który przyjął Chrystusa, przyjął krzyż katolicki, zaczął całować krzyż katolicki. Zobaczymy, co będzie dalej. Wspiera. I proszę Państwa, czas na Państwa udział w tej audycji, na Państwa telefony, pytania, własne spostrzeżenia, do których teraz serdecznie zapraszam. Przypomnę numery telefonu do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Naszym temat brzmi od jarmułki do krzyża. Odkrywanie krzyża, odkrywanie Chrystusa przez Żyda. No ale przecież Chrystus to nie jest Żyd, Chrystus to nie jest krzyż. Po francusku piosenka Noel a Jeruzalem, czyli Boże Narodzenie w Jeruzalem. Się pojawił w wizji Konstantyna Wielki w tym znaku zwyciężysz. Po co to ludzie lubią siebie oszukiwać? Po co to? Krzyż, powiedz dewotce, to ona będzie ten krzyż obnosić, będzie obcałowywać ten krzyż, a podła baba, podła jak nie wiem co, no na przykład tutaj ten jeden kłamie, ten łże, ten w ogóle kręci, no ludzie są nieszczerzy, no to dlaczego by księża mieliby być nieszczerzy? Ja mówię do tego Stasia, słuchaj Stasiu, ty jesteś po prostu obrzydliwy kłamca i ta wiara wasza katolicka, gdyby mówiła prawdę, to wyście nie kłamali, a jednak kłamiecie. No to więc wszystko jezioro kłamców, a jezioro kłamców to wiadomo co to jest. Jezioro kłamców pójdzie do jeziora kłamców. Tak.